Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was dosyć ciekawy film, mianowicie GTA Man. Może akurat gościa kojarzycie, jest to jeden z osób, które nagrywa z zagranicy GTA Online. Mianowicie on nagrał sobie taki film, że solo content rujnuje GTA Online. Zobaczyłem sobie ten film i zobaczyłem też odpowiedzi ludzi. I mianowicie tutaj też jeden z takich osób, które czasem się wypowiadają na temat, też są znani w społeczności GTA. Na przykład tutaj mamy wideo TH, czyli Bena, tak zwanego. Ten, co obejrzał i na przykład on podziela takie zdanie, jak pewno większość osób, że nie mam po prostu przyjaciół w prawdziwym świecie, którzy grają w GTA Online. To na tym idzie, jeżeli gra samemu, po prostu musi cieszyć się treściami samemu, chyba że ewentualnie z randomami. Powiedział, że ktoś się go zapytał, czy oglądał w ogóle ten film. Powiedział, że tak, oglądał. Z niektórymi rzeczami się zgadza, że nowy content fokusuje się solo, ale to jest właśnie dobra rzecz. Dlaczego jest to dobra rzecz? Ja tam też chcę tutaj powiedzieć. To jest dobra rzecz. Dlaczego? Dlaczego to jest super akurat rzecz, że gra się fokusuje na to, że możesz rozgrywać rzeczy solo? Nie jest powiedziane, że masz to grać solo. Jestem od 1 do 4 osób. Też tak jak wychodził napad na Clucking Bella. Ludzie na początku też się zastanawiali. A będzie można go zagrać samemu? To jest najważniejsza rzecz. Ludzie się od razu też pytają, czy będzie można zagrać to samemu? Dlaczego? Dlaczego to jest tak istotna rzecz, że można coś rozegrać sobie samemu? Powodem do tego, czego można rozegrać sobie to samemu, że to daje po prostu dostęp do tego. Tak jak są napady z bazy, czy coś. Napady z bazy są ciężkie do wykonania. Nawet z randomami one są trudne. Napad na kasyno już był w zasadzie tyci od tego, żeby rozegrać go samemu. I nawet tam w sumie byłaby prosta odpowiedź, jakby że można byłoby to zrobić solo. Praktycznie nic by się nie zarabiało z tego napadu i byłby już powód, żeby grać z kimś, tak jak kiedyś, o tak powiedzmy, ale to już byłoby coś. Zagranie napadu na kasyno sobie solo byłoby naprawdę niezłe do grania. Mówię, w zasadzie ja mówię bardziej w drugą stronę, że to powinno wyglądać. Nie w stylu zagranie w GTA Online samemu po prostu rujnuje tę grę, tylko w zasadzie wręcz odwrotnie, jak już powinno być na odwrót. Zachęcanie ludzi do tego, abyśmy w ogóle mogli grać właśnie kimś, żeby to było bardziej takie zachęcanie na podstawie tego, że każdy dobrze na tym zarobi. Wyjdziesz na tym lepiej, jeżeli z nim zagrasz. O to w zasadzie chodzi, a nie o to, że grając z kimś to jest w zasadzie mordęga. Sam GTA Man też tak samo jak ja robił sobie serię grania z randomami i sam wie, że granie z randomami to często po prostu jest trudności to są. Tak samo też tutaj ludzie na samym górze od razu napisali, że granie z randomami jest po prostu do bani i że potrzebujemy więcej kontentu, które da się rozegrać samemu. Tym samym też mówi, że content solo psuje grę i że żeby się kurde gościu w końcu zdecydował, bo to jest aż dziwne. Tym samym też niżej mówią, że nagrywa to gościu film, który sam mówił, jak granie z randomami jest po prostu beznadziejne, jak tak naprawdę wygląda. Też inny też gościu tutaj odpowiada, słuchaj, że on nie ma praktycznie przyjaciół, którzy chcieliby w ogóle z nim grać i on musiałby grać z randomami. W sensie nie chcieliby grać z nim w GTA Online konkretnie. Jeżeli nie ma możliwości grania solo, to się czuje bardziej komfortowo. Co na tym idzie, sprzyja to temu, że rzeczywiście aktywnie gra w tą grę. A to, że możesz grać w grę multiplayer samemu, to jest bardzo duży plus. Ktoś może powiedzieć, że to nie jest przecież cel gry multi, bo też pamiętam, że był taki komentarz, że no grasz w multika po to, żeby grać z ludźmi. Można by się z tym zgodzić. Nie mówię oczywiście, że nie, że to jest oczywiście coś złego, tylko że granie multika chodzi o to, że musiałbyś mieć drużynę, a nie granie z losowymi ludźmi, którzy tak naprawdę częściej oni są dla ciebie przeszkodą, niż tak naprawdę pomocnikiem. Prawdę mówiąc, czasami oglądaliście też pewno niejednokrotnie u mnie napady z randomami. Czasem trafi się random, który wręcz jest taki dobry, że aż żal zagrać następnego razu. Ale też są takie momenty, kiedy randomy wręcz są problemami. To, że nie wychodzi, to dlatego, że jest problem. W napadach z mieszkania na przykład były 4 osoby potrzebne. 4 osoby, żeby móc to rozegrać. Czasem się w lobby czeka po 15 minut, żeby zebrać te 4 osoby. Kiedyś, jak to była jedyna największa aktywność, pewno było o wiele łatwiej. No ja wtedy nie grałem. Znaczy, no w sumie niby grałem, ale no nie pamiętam tego, jak to wyglądało, bo ja jak dołączyłem do GTA Online, to już wyszły napady, no ale nie pamiętam tego po prostu, jak to wyglądało. Ale zagranie napadów z mieszkania to jest po prostu rzecz problematyczna. Nie ma tak naprawdę z tego jakichś większych korzyści. Jeżeli są, mówię, treści do zrobienia solo, takie było Cayo Perico, to jest sukces, że możesz zagrać sobie napad samemu. Tylko teraz jest drugi problem, jak zrobić to, żeby on był bardziej opłacalny w grupie. To jest według mnie większy problem, który Rockstar powinien rozwiązać, czyli żeby takie napady nagradzały to, że grasz sobie z kimś. I to myślę, że to powinno być tak naprawdę największe tego rozwiązanie. Bo to co jest, tak jak załóżmy kasyno by było. Kasyno ma tylko jedne drzwi, które no w sumie dwa razy trzeba otworzyć drzwi z kimś. Ale można byłoby zrobić, żeby tę kartę samemu możesz walnąć i zbierać łup. Grając z kimś zarabiasz znacznie więcej, grając samemu tam nie wiem,
zbierzesz na przykład sobie za 1 000 000. Zagrając z kimś zbierzesz za 1 600 000. Tylko żeby też ten nasz pomocnik też był dobrze nagradzony. Żeby też nie dostawał 200 000 czy coś w tym stylu, bo kto będzie chciał robić taki napad, jeżeli może zrobić go u siebie, na przykład zrobić 1 000 000. Jakby to nie ma sensu. Bardziej o to chodzi, żeby też ten drugi gracz też był nagradzany. Że i pomogłeś temu gościowi, to nie wiem, zamiast dostawać pomarne tam, nie wiem, 200 000, na przykład dostaniesz 800 000 za pomoc. Wiecie, coś w tym stylu. Wiecie, coś w tym stylu. Tylko mówię, żeby ta pomoc była rzeczywiście opłacalna. Ja akurat sobie wchodzę na takie napady i pomagam ludziom przejść, bo wiem, że czasem to różnie wygląda. Ale mówię, czy rzeczywiście granie solo psuje GTA Online? No nie psuje, tylko powinno być bardziej zachęcanie w drugą stronę ludzi. Zachęcanie ludzi do tego, żebyście chcieli zagrać sobie z kimś. Poszukali sobie jakichś ludzi chętnych do zagrania. Choćby przez internet, bo niektórzy na przykład nie lubią grać ludźmi z neta, tylko bardziej chcą mieć po prostu swoich prawdziwych takich ziomeczków, których poznali w prawdziwym świecie, niż jakiegoś tam gościa, którego nigdy więcej nie spotkają, nigdy go w ogóle na przykład nie spotkają na żywo. O to głównie chodzi. A też niektórzy są po prostu znajomi tacy, na przykład grają, na przykład 3 miesiące i odchodzą. Ktoś inny chce dalej zostać przy tej grze. Ktoś chce grać w nią 5 lat, 10 lat. Tak jak GTA Online, no on jest praktycznie 10, 11 rok będzie leciał. No kto kurde gra w jedną grę tyle czasu? Jedni chcą grać, inni nie chcą grać. Moim zdaniem właśnie mówię, zmuszanie ludzi do tego jest wręcz rzeczą tragiczną. To muszę wprost powiedzieć. Tak tutaj w tle widzicie, ja czekałem na ludzi, żeby dołączyć. Tak jak on mówił, że napad na Klaki Kpela, bo tutaj wspominał, fajny byłby jakby wymagało jeszcze jednej osoby. No, ja na przykład na pierwsze przygotowanie już miałem problem, żeby znaleźć jedną osobę do zagrania, a co dopiero by było, jakbym wszystkie musiał tak robić. Ja bym po prostu nie grał tego, bo po co? To jest męczenie się. Raz bym to przeszedł i bym na tym było już koniec. To po prostu męczarnia, trzeba po prostu wprost powiedzieć, jeżeli nie masz ludzi i się nie chcesz, nie zgadałeś się z tymi gośćmi. I widzę, że ludzie tak samo oczywiście w komentarzach też tak oczywiście tutaj podchodzili do tego, że w sumie granie z randomami to jest po prostu rzecz tragiczna. Tak samo, kto chce po prostu się bawić w różnego rodzaju inne rzeczy, skoro one po prostu nie płacą dobrze. Nie ma to zwyczajnie sensu, żeby się takie rzeczy bawić i jest bardzo dobrze, że można grać, rozgrywać wszystko samemu. To jest największy plus. Ba, nawet żeby pokazać, dlaczego to jest tak dobry plus, wystarczy wejść też na choćby SteamDB i wejść na GTA Online. I w GTA Online też możemy zaobserwować na przestrzeni czasu różnego rodzaju górki. W 2015 roku, nie pamiętam już dokładnie którego tutaj, wychodziło napady z mieszkania. Widzicie, grało po 50 000 osób. Napady z mieszkania. Wtedy było w sensie online ludzi, nie? Na całym GTA. Gdzieś w okolicach 2017 chyba tutaj na grudzień były Doomsday. Napady bazy. I widzicie, z bazy wyglądało to tak, że szybko ludzie grali, potem znowu ludzie odeszli. Gdzieś chyba w okolicach 2019, chyba tutaj mamy właśnie, nie, to tutaj jest napady na kasyno. I napady na kasyno, zobaczcie, już tutaj trzymały tych ludzi. Kompletnie, cały czas to ich trzymało. Chyba 19 w zasadzie wyszły napady na kasyno. Cały czas byli ci ludzie trzymani. Potem co prawda był tutaj zjazd, bo tutaj była akurat, powiedzmy, że bardzo ciekawa rzecz po drodze, ale potem pojawił się w kolejnym grudniu napad na Cayo Perico. I napad na Cayo Perico już bardzo tutaj trzymał wszystkich ludzi. Praktycznie, że już ten online już praktycznie nie spadał. Trzymał się praktycznie cały czas, bardzo wysoko. To też pokazuje, że ludzie chcą grać samemu, a nie potrzebują nikogo więcej do pomocy. I cóż, w sumie to tyle. Także do następnego, cześć.